Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. A przypomnę, że w tym sezonie mówimy na temat misji. Boża misja jest moją misją, to jest tytuł całego sezonu. I już mówiliśmy sporo o tym, czym jest w ogóle misja, kto jest autorem misji, jaka jest także rola człowieka w misji, a dzisiaj o wymówkach i w jaki sposób uniknąć misji. Sądzę, że to jest nie tylko nasz problem, to jest problem wielu ludzi, którzy w przeszłości do tej misji byli powoływani i z pewnością taką postacią jest prorok biblijny Jona. Dzisiaj na nim w szczególny sposób się skupimy. A razem ze mną właśnie w tym studium biorą udział Małgorzata, Zdzisław, Julian. Ja mam na imię Mariusz. Jak zwykle chcę rozpocząć to wspólne rozważanie Pisma Świętego modlitwą do naszego Boga, tego, który jest autorem misji. Pomódlmy się wspólnie. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty tę misję prowadzisz i że chcesz zbawić nas i chcesz zbawić każdego człowieka. I dziękujemy Ci również za to, że do tej misji nas powołujesz, bo to jest ogromny przywilej i błogosławieństwo. I dziękujemy Ci za to, że teraz możemy studiować wspólnie Twoje Słowo, odkrywać to, co Ty dla nas przygotowałeś i czego chcesz nas nauczyć. Ale do tego szczególnie prosimy o prowadzenie Ducha Świętego, aby to On pomagał nam zrozumieć Twoje Słowo, prowadził te rozmowy, i błogosławił również wszystkich tych, którzy będą słuchać i oglądać to studium. O to Cię prosimy i też dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw w drogim imieniu Jezus. Amen. 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 W księdze proroka Izajasza mamy taką wspaniałą scenę, która pokazuje, na czym polega Boże powołanie. Młody człowiek, Izajasz, zostaje powołany na proroka i słyszy właśnie to Boże wezwanie, kogo poślę i kto tam pójdzie. No i pada piękna odpowiedź. Oto jestem, poślij mnie. I podobne powołanie otrzymuje nasz dzisiejszy bohater, prorok Jonasz, ale tak jakby trochę inaczej Panu Bogu odpowiada. Panie Boże, oto jestem, ale poślij kogoś innego. Jak wam się podoba właśnie ta historia? Sama postać tego, no dosyć powiedziałbym, upartego proroka. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo ludzkie. I niestety patrząc na i ludzi, ale i na całą Biblię, dosyć często mamy proroków, którzy nie byli tacy bardzo chętni na pierwszy rzut oka do spełnienia tej misji. I Jonasz nie był jedyny. Pamiętamy Mojżesza, który też się wymawiał na wiele sposobów, ale w końcu z Bożą pomocą i na pewno z Bożym prowadzeniem zdecydował się jakby przystąpić do tej misji. Trochę powiem tak, no Jonasz naraził się, czy doprowadził do tego, że Bóg musiał przeprowadzić go przez pewien proces doświadczeń, który i tak go do tej misji doprowadził. My jesteśmy bardzo często bardzo surowi dla Jonasza i Jonasz bardzo często jest określany tak trochę negatywnie. Ale my mamy bardzo niewiele informacji na ten temat. Zobaczmy, że nawet odpowiedzi Jonasza do Boga nie ma. Odpowiedzią jest po prostu ucieczka. Tam nie ma miejsca na rozmowę. Ja wierzę, że Jonasz albo rozmawiał, albo chociaż myślał coś na ten temat. On po prostu uciekł. Więc może nie bądźmy tak bardzo szybcy w ocenie Jonasza. Próbujmy go też trochę zrozumieć. Bo niestety wielu z nas też się tak zachowuje.
Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że ja bym się bardziej utożsamiał nawet z prorokiem Jonaszem, aniżeli z apostołem Pawłem, prawda? Który wiemy, że szedł, jak to mówi się, jak przecinak i no, określany jest mianem największego misjonarza w ogóle w historii chrześcijaństwa. Jonasz nie jest taki zły, aczkolwiek no właśnie ma wymówki. Nie wiem, co byśmy my dzisiaj powiedzieli Panu Bogu. Panie Boże, no nie mam czasu, Panie Boże, mam jakieś inne ważne sprawy na głowie. Panie Boże, ożeniłem się, dziecko mi się urodziło, no jeszcze nie teraz. Jak wam się wydaje, jakie miał Jonasz wymówki? Czy my to wyraźnie widzimy na kartach tej historii, jakie on stosuje wymówki? Co sprawiło, że on nie zrobił tego tak, jak Bóg na początku oczekiwał? Ja myślę, że to naturalne jest, że on się tak zachował. Ja chyba bym się też tak zachował. Przepraszam, może by Bóg musiał coś zrobić ze mną. 700 kilometrów do Niniwy tam iść, przez pustynię, nie wiem jakie. Przecież nie było jakichś takich wygodnych miejsc do noclegów, gdzie bym mógł sobie nakupić żywności. Może miał rodzinę jakoś, zostawić rodzinę i iść taki świat drogi. Nie wiemy dokładnie wszystkiego. On był przecież Izraelitą. Miał iść do jakiegoś pogańskiego, okrutnego narodu. No bał się po prostu. To takie ludzkie. My wszyscy mamy pewne opory, mamy różne zajęcia i nie jest nam łatwo na takie poświęcenie. Nie wiem, zastanawiałem się tylko, dlaczego Bóg wybrał akurat Jonasza do takiej misji. Czy nie było kogoś lepszego? A może nawet nie było. A może to lekcja dla nas. Nie wiemy, dlaczego tak Bóg zdecydował. Ale ja rozumiem Jonasza, bo ja też mam obawy często przed czymś. Niniwa była bardzo okrutna. Aż do naszych czasów ich taka straszliwa sława dotarła. Potrafili dręczyć ludzi w bardzo wyszukany sposób. Ale zwróćmy uwagę, że w tekście nie jest opisana skala trudności, która stoi przed Jonaszem. Pan Bóg mówi idź, nie charakteryzuje tego okrutnego narodu. Pan Bóg mówi idź i najdziwniejsze jest to, że łaska Boża również obejmowała Niniwczyków. Bo ja nie wiem, czy by ktoś wpadł na taki pomysł, żeby iść do Niniwy i tam urządzić ewangelizację. Pomyślałem, że to tak jakby dzisiaj Pan Bóg do mnie powiedział: Mariuszu, wstań, wsiąść do samolotu i poleć do Korei Północnej i tam właśnie głoś tym ludziom moje słowo, prawda? No ja bym się okropnie bał, wiedząc, jak chrześcijanie są traktowani w Korei Północnej czy jeszcze w innych miejscach świata. Więc myślę, że to była taka właśnie spora skala trudności, chociaż, tak jak powiedziałem, nie znamy tutaj całego jakby kontekstu tej historii. Ja też pomyślałem, że to nie jest taki prorok nowicjusz. Być może on gdzieś się już sprawdził. Może gdzieś w innych miejscach wykonał całkiem dobrą pracę i Pan Bóg teraz mu daje nieco trudniejsze zadanie, przed którym on jednak no próbuje w jakiś sposób ukryć się. Czy ja mogę jeszcze dodać coś, bo ten temat strachu, to, że my się boimy, to jest tak powszechne dla człowieka. My się boimy przed naprawdę wielu rzeczy. Boimy się wrogów. Tutaj ewidentnie chodzi o Asyryjczyków, którzy mieli no bardzo niepochlebną opinię. Oni chyba specjalnie wręcz sobie głosili o sobie, że są brutalni po to, żeby ludzie się ich bali. Ale boimy się również porażki, boimy się ośmieszenia, boimy się też wejść w sytuację, którą z góry traktujemy jako beznadziejną. No bo po co tracić czas? Boimy się naprawdę bardzo wielu rzeczy i ja myślę, że tutaj to też nie jest takie jednoznaczne, że on się tylko bał Asyryjczyków, bo jeżeli tam jechał, zobaczcie, z naszej perspektywy takiej ludzkiej i z jego perspektywy, on mógł powiedzieć, no Bóg mnie jakoś chyba testuje, bo przecież ta misja jest beznadziejna. To ja nie wiem po co, to ja nie będę w ogóle tracił czasu, a jeszcze to są wrogowie, których się boję, więc po prostu nie, ale no, ja myślę, że on naprawdę bardzo się bał. Jeżeli się boimy, to nasze zachowanie często jest bardzo nieracjonalne, dlatego że włączają się emocje i przestajemy trochę logicznie myśleć. Ale co jest jeszcze gorsze, jak się boimy,
i zapominamy o zaufaniu do Boga, to zapominamy również o tym, że Bóg może nas przed wszystkim ochronić. Więc to jest niezwykle ważne, żeby w takich sytuacjach, jak się boimy, no bo tu też nie chodzi, żeby tylko rozmawiać o tym strachu, ale też co zrobić, jak nas ten strach obejmuje. To naprawdę, jeżeli tylko pojawia nam się element strachu i się czegoś boimy, zatrzymać się na kolana i rozmawiać z Bogiem. Bóg jest tym, który najszybciej może te obawy i strach zniweczyć. I często okoliczności się nie zmieniają, ale nasza reakcja na okoliczności się zmienia tylko i wyłącznie pod wpływem działania Ducha Świętego. Czyli jeśli Pan Bóg nas posyła, to jednocześnie gwarantuje nam sukces tej misji, prawda? A Jonasz być może miał z tym problem. Myślał, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od niego samego. Jak powie, co powie. Kochani, myślę, że warto sięgnąć do samej księgi Jonasza, bo mówimy o księdze Jonasza. Jeszcze do niej żeśmy dzisiaj wspólnie nie zajrzeli. Ja proponuję, abyśmy przeczytali może takie dwa wybrane fragmenty z drugiego rozdziału. Popatrzyli na zachowanie proroka Jonasza, na to, w jaki sposób też może pojmuje Boga, w jaki sposób pojmuje misję. Drugi rozdział, prosiłbym o czytanie wierszy od 2 do 4 i następnie od 8 do 10. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Boga Jahwe i mówił: w utrapieniu moim wołałem do Jahwe i odpowiedział mi. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a usłyszał mój głos. Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Tak, i może kolejny fragment jeszcze od 8 do 10. Julianie, gdybyś mógł. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Tak, dziękuję bardzo. Wiemy, że to są słowa, które pochodzą jakby z modlitwy Jonasza, wtedy, kiedy spotkało go coś bardzo przykrego, bo wiemy, że zafundowano mu kąpiel w tym morzu, po którym płynął. Wsiadł na niewłaściwy statek, udał się zupełnie w inne miejsce. Wspomniałeś o tej odległości, tak, do Niniwy, że to jest około tam 700 czy może więcej kilometrów, ale on sobie zafundował podróż, którą tam ktoś przeliczył na 3000, bodajże 200 kilometrów, tak? Czyli znacznie, znacznie dalej. Taką wybrał bardzo okrężną drogę. No nie pomylił statku, wiemy, że świadomie udał się w tym kierunku. No i potem spotyka go ta przykrość, no doświadcza czegoś bardzo, bardzo przykrego, czegoś, co wydawało się będzie końcem i jego misji, i też jego samego. I teraz nagle uświadamia sobie, no właśnie, być może coś było nie tak w pojmowaniu Boga przez Jonasza? Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednej myśli. Powiedzieliśmy, że Pan Bóg, jak nas posyła, to nam gwarantuje sukces. Ale pamiętajmy, że Boże spojrzenie na sytuację, a nasze spojrzenie bardzo się może różnić. Jonasz pomimo tych wszystkich doświadczeń chyba na samym końcu uważa, że nie odniósł żadnego sukcesu. Że miasto nie zostało zniszczone, spalone. A Pan Bóg mówi: odniosłeś sukces. Na każdym etapie jest sukces. Wobec tego my powinniśmy angażować się w misję, a pozostawić ocenę, czy to jest przedsięwzięcie pełne sukcesu, czy mniejsze, czy już zostawić Panu Bogu. Sukces nie przychodzi od razu. Ale też sukcesem mogą być chociażby to, że nasze doświadczenia i nasze poznanie Boga. Więc sukces to nie jest zawsze nawrócenie tłumu ludzi. Bóg ma dla nas, dla każdego z nas plan. I właśnie tak jak brat powiedział, że sukces w rozumieniu Boga może być zupełnie inny od naszego rozumienia. Ale jeżeli angażujemy się w misję, to pozwólmy Bogu ten sukces definiować. I zaufajmy, że to Bóg wszystko prowadzi. A wtedy to naprawdę sukcesem się skończy. Tylko tak jak mówimy, no, sukces może być po prostu różny. Sukcesem może być również to, że się szlifuje wiara tych, którzy uczestniczą w misji. Więc Pan Bóg jednym ruchem potrafi wykonać kilka zadań.
I my mamy zazwyczaj zawężoną perspektywę. I z takiego doświadczenia pastoralnego wiem, że nieraz nas coś przeraża, a to, co nas przerażało, staje się sukcesem. Kiedyś słyszałem, że są takie różne sposoby, że my jak ludzie mamy pewne specyficzne sposoby uczenia się, że ponoć jedni uczą się poprzez słuchanie, tak? Słuchają, uczą się. Drudzy uczą się poprzez patrzenie, tak? To są ci chyba wzrokowcy tak zwani, ale ponoć są osoby, które uczą się przez doświadczenie. Muszą po prostu coś przeżyć, czegoś doświadczyć, dopiero z tego wyciągają właściwe wnioski. I chyba Pan Bóg znał ją nasz, wiedział, że prawdopodobnie taka rozmowa wychowawcza nic nie wskóra, więc no, zsyła mu bardzo trudne doświadczenie i on teraz widzi tego Boga takim, jakim on jest. Bo ja pomyślałem sobie, czy jego wizja Boga nie była taką wizją zawężoną. Czy on nie pojmował Boga w ten sposób, jak być może ludzie mu współcześni, jak być może ci marynarze, że Bóg to jest taki władca lokalny, że on ma jurysdykcję powiedzmy w Izraelu, ale już tam w Niniwie, tam już Pan Bóg nie ma żadnego wpływu, ani też w tym głębokim morzu, prawda? Ale to jest taka ciekawa bardzo lekcja dla nas, bo Jonasz być może myślał, że to jest Bóg Izraela, a poza Izraelem Bóg już go nie zobaczy. Ale my też często zachowujemy się tak, jakby poza Kościołem Bóg nas nie widział. Że w Kościele jesteśmy święci, ale jak wracamy do domu, to już chyba Bóg nas nie widzi. Jonaszowi Bóg przypomniał, że Bóg widzi wszystko i że Bóg jest wszędzie. I że Bóg prowadzi wszędzie, ale co najważniejsze, że Bóg daje zawsze kolejną szansę. I Jonaszowi też tą szansę dał. Tak, dziękuję bardzo. Myślę też ważne tym podkreślić, iż Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Wybrał Izraela do pewnego zadania, ale nie tylko do zbawienia. Bóg chciał zbawić również i Niniewczyków i to są też Jego dzieci. I ważne, żebyśmy my sobie uświadamiali, że wszyscy ludzie wokół nas to są też dzieci Boże, których Bóg kocha i jeśli widzi, że oni błądzą czy cierpią, no to naszym zadaniem jest takim ludziom pomóc, jeśli możemy, w jakikolwiek sposób. Ale to jest ta Boża misja, a my Jego narzędziami. Chce nas użyć, żeby pomóc, więc nie powinniśmy się wykręcać. Może parę słów jeszcze o Asyrii. To państwo w swojej sile, potędze, okrucieństwie trwało przez około 500 lat. Już minęła połowa tej ich dominacji, gdy jest tam posłany Jonasz. Jonasz nie jest prorokiem tylko księgi Jonasza. On również występuje przy opisie historii króla Jeroboama II. To jest autentyczna postać i on miał wiele proroczych innych misji, a ta była straszliwa w jego oczach. Dlatego koniecznie musimy podkreślać to, że gdy realizujemy misję, to należy przede wszystkim patrzeć na Boga. Tak jak idziesz po drabinie, a masz lęk wysokości, to musisz patrzeć do góry. Tak jak mamy lęk głoszenia, patrz w niebo, patrz na Boga. Tam jest jedyne rozwiązanie, ukojenie i uspokojenie. Tak, to są bardzo cenne myśli. Tak myślałem, co jest miarą sukcesu proroka? Gdybyśmy gdzieś tam poszperali w internecie, znajdziemy nazwiska tych największych misjonarzy świata. No i do nich zalicza się apostoła Pawła, że to ponoć ten największy. Ale mówi się na przykład, że dwóch greckich misjonarzy Słowian, Cyryl i Metody też, to są ci z grona tych być może 10 największych. Nie wiem, kogo tam byśmy jeszcze mogli do tej dziesiątki tych najważniejszych zaliczyć. Pewnie byłoby jeszcze parę ciekawych nazwisk. Ale moi drodzy, no właśnie, tutaj Niniwa, jeśli dobrze doczytałem się, to jest miasto, które było jednym z największych miast w czasach starożytnych, tak? Około ponoć 500 000 ludzi.
Ja teraz nie znam żadnego misjonarza z tych największych, bo nawet to się Pawłowi nie udało, żeby w tak krótkim czasie nawrócić 500 tysięcy ludzi, więc Jonasz jest największym misjonarzem, biorąc pod uwagę przynajmniej sukces, który się na takie liczby przekłada, prawda? No i teraz pytanie, czy to Jonasz był największym misjonarzem, czy Duch Święty jest największym misjonarzem? No poniekąd sobie odpowiedzieliśmy, bo zobaczcie, on w ogóle ma chyba złe motywacje do tej służby. A zresztą myślę, że warto znowu zajrzeć do Księgi Jonasza, do rozdziału trzeciego i prosiłbym Małgosiu o czytanie może wersetów od 4 do 9. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Zobaczcie, nieraz wysyłamy misjonarza i ten misjonarz tam siedzi gdzieś w jakimś miejscu 5 lat i nawróci 5 osób, jedna osoba na rok, prawda? A tu mamy z jednej strony olbrzymi sukces, chociaż ta motywacja do służby była taka, no nie szczególna, bo słyszałem taką kiedyś opinię, że taką podstawą sukcesu w misji jest to, że my musimy tych ludzi, do których idziemy, kochać. A ja jestem przekonany, że Jonasz tych ludzi nie tylko, że nie kochał, ale po prostu ich nie cierpiał, ich nienawidził, prawda? Ale w końcu był posłuszny i wykonał praca, może Gosiu, właśnie Duch Święty przez niego wykonał pracę, bo efekt jest niesamowity. Kilkaset tysięcy ludzi, on dociera do samych elit władzy, nawraca się król, cały rząd ówczesny, tak, Niniwy. I widzimy, że dzieją się rzeczy niesamowite. Wtedy, kiedy przyjmuje, realizuje to Boże powołanie, więc pomyślałem sobie, czy to rzeczywiście ważna jest ta właściwa motywacja, właściwe nastawienie, właściwe podejście do ludzi, czy po prostu trzeba pójść i mówić? No ja myślę, że to nastawienie jest bardzo ważne, ale wiecie, jak patrzę na księgę Jonasza, na tą historię, to ja przede wszystkim widzę historię misji dla Jonasza. Że z tej całej historii to Jonasz chyba najlepiej poznał Boga. Oczywiście Niniwijczycy w tym momencie też się nawrócili. Nie wiem, jaki był koniec tych wszystkich ludzi. Wiemy, że parę lat później, kilkaset lat później Niniwa została zniszczona i państwo asyryjskie padło. I Asyryjczycy, patrząc na zapiski historyczne, nie zmienili się diametralnie, jeżeli chodzi o cały naród. Wierzę, że wielu z tych osób, które tutaj mamy opisanych, naprawdę się nawróciło. Ale mimo wszystko widzę historię proroka, który potrzebował poznania Boga. To tak samo jak czytamy o Hiobie, który był sprawiedliwy, ale dalej przez doświadczenia Boga poznawał. Tak samo tutaj ten prorok Boga poznawał, jego charakter i chyba tylko w ten sposób Bóg mógł go nauczyć miłości do ludzi, których Jonasz do tej pory prawdopodobnie faktycznie nienawidził. Także może to Jonasz najbardziej potrzebował tego nawrócenia, tego prawdziwego nawrócenia i poznania Bożego charakteru. A z drugiej strony ta historia pokazuje nam, że pomimo tego, że czasami kogoś nienawidzimy, to Bóg jest w stanie w nas to zmienić. I myślę, że warto, jeżeli jest ktokolwiek w naszym życiu, kogo nienawidzimy, czy to polityków, no jesteśmy przed wyborami i naprawdę jest gorąca atmosfera nawet wśród nas, czy polityków, czy inne narody, czy kogokolwiek, czy przywódców narodów, których nie znosimy, warto z tym też do Boga przyjść, bo Bóg nasze nastawienie do drugiego człowieka, tylko Bóg może to zmienić. Gdy śledzę tekst Księgi Jonasza, to nie widzę takiego dobrego zakończenia dialogu Pana Boga z Jonaszem. Pan Bóg się go pyta,
czy słusznie gniewasz się? A on mówi, słusznie gniewam się, śmiertelnie. Podziwiam Pana Boga, który jest Panem Wszechświata, że z takim malutkim prochem rozmawia i nie próbuje go tam wytarmosić, wyszarpać i powiedzieć, wyprostuj się, prosto chodź, przejmij moje myślenie. Pan Bóg daje mu coś do przemyślenia i go zostawia. Nie wiadomo, jakie konkluzje wyciągnął Jonasz z tej całej rozmowy. Wierzymy, że na pewno po jakimś czasie zreflektował się. Ale nie zawsze mogą nam towarzyszyć takie najszczytniejsze emocje, okazuje się, pełniąc służbę Bożą. Nie wysłał Pan Bóg aniołów. Wysłał ludzi z ich wadami, z ich słabościami i zaakceptował ich służbę. I Duch Święty jest tak cudowny, że potrafi wykorzystać te elementy misji słabych ludzi, aby odnieść sukces zbawczy. A mnie przyszła taka myśl, że tak jak w objawieniu jest napisane, lepiej być zimnym albo gorącym. Niniwa była straszna. To prawdopodobnie właśnie Asyryjczycy wymyślili krzyżowanie, co było najokrutniejszą śmiercią. Ale przez to, że byli tacy niscy, tak bardzo upadli, to łatwiej było im się nawrócić, niżeli tym, którzy uważali, że nie są tacy źli. I to pewna lekcja dla nas może być, bo ja też tak patrzę, kiedy powiedzmy pod wpływem komunizmu ludzie zostawili zupełnie Boga, gdzieś tam przestali wierzyć, a później wielu się nawracało. I takich innych, którzy gdzieś tam byli jak dzikusy w jaskiniach mieszkali, czy gdzieś indziej, a później nawracali się. I dlatego też nam nie wolno lekceważyć takich ludzi, którzy naprawdę nisko upadli, bo Bóg kocha każdego i to Jego misja, On może zmienić człowieka. Paweł też pisał, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, a miał na myśli pogan, tam Boża łaska bardziej jakby obfitowała, prawda? Więc ta łaska mu towarzyszy. Ja myślę, dlaczego on tak źle interpretuje to, co mógłby teraz wysłać list do Jerozolimy, prawda? Odniosłem wielki sukces, cała Niniwa ukorzyła się. On po prostu odbiera to jako osobistą porażkę. Niemalże chłopina w depresję nam wpada, prawda? I przed Panem Bogiem znowu gdzieś tam się próbuje ukryć. Co tu jest nie tak z tym prorokiem? Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają jego uprzedzenia i to, jak on widzi to państwo asyryjskie, Asyryjczyków. Jeżeli my przez wiele lat budujemy w sobie jakieś uprzedzenia i jakiś pogląd w sytuacji, to zmienić w sekundę to jest strasznie trudno. I Bóg nauczył go, nie wiem nawet ile ta misja trwała, Jonasza, od jego powołania do faktycznie nawrócenia Asyrii, ale to był stosunkowo krótki czas. I wykorzenić to uprzedzenie do tych Asyryjczyków, tą niechęć, tę nienawiść, to po prostu potrzebowało czasu. No i pielęgnowanie i słuchanie w ogóle różnych opinii o innych osobach niestety często przeszkadza nam właśnie w przeprowadzaniu misji. Ja bym chciał tak odnieść to do naszych czasów. Bóg naprawdę kocha tych biednych ludzi. Niedawno byłem w pewnym miejscu, gdzie pewna kobieta mówi, że nam pokaże kociarnię. Myślę sobie, co takiego? A ona nas prowadzi do budynku nowo zbudowanego, który zbudowała obok swojego domu. I tam 32 koty trzyma. Byłem strasznie zdziwiony. Ona mówi, bo ja nie mogę przejść obok, jak widzę te koty biedne. Ostatnio znalazłam jednego tam w lesie. Co on tam robił? Więc no nie mogłam go zostawić, dlatego przyniosłam. No i opiekuję się tymi kotami. I tak myślę, że są ludzie, którzy mają takie serca
ciepłe dla zwierząt, no i dla ludzi na pewno też. Tym bardziej my, jako ludzie wierzący, wiemy, że Bóg chce się posłużyć nami, żeby pomagać innym ludziom w różny sposób. No, czy mamy się wykręcać od tego, albo ja mam tutaj jakieś zadanie do zrobienia, muszę napalić w piecu, muszę tamto, siamto. Są różne rzeczy, które trzeba zrobić, ale tak naprawdę najważniejszą misją, jaką my mamy na tym świecie, to jest misja pomagania innym ludziom. Tak właśnie, ta wrażliwość, prawda? Zobaczmy właśnie w tej historii, kiedy prorok zawiódł, kiedy okazało się, że jego charakter wciąż nie jest takim Bożym charakterem. To nie jest taki człowiek według tego Bożego serca. To Pan Bóg mówi, słuchaj, coś teraz zrobimy, prawda? Nawet mu tego nie tłumaczy. Prorok jest zmęczony, słońce mu doskwiera, zdajemy sobie sprawę, jak to mogło wówczas być, kiedy w tych miejscach brakuje cienia, no i stwarza mu taką roślinkę, która jest taką odrobiną luksusu w tamtych warunkach, prawda? Sprawia cień, on w tym cieniu odpoczywa, patrzy na to grzeszne miasto i przez chwilę być może udało się Panu Bogu jego gniew udobruchać. Ale następnego dnia roślinki nie ma, robaczek ją zjada. No i wtedy znów prorok mocno się na Pana Boga, jak się okazało, pogniewa. Tak pomyślałem sobie, jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek może się na Pana Boga gniewać za to, co Pan Bóg mu najpierw dał, a chwilę potem odebrał. Gdy Jonasz zrozumiał, że przeżywa no wielki zawód, bo nie będzie świadkiem spalenia Niniwy. Bo być może, że w pewnym momencie pomyślał tak, że idę tam na świadectwo tylko. A Pan Bóg ich później spali wszystkich. I mówi, och, pomyliłem się. Współdziałam z Panem Bogiem, żeby spalić tą Niniwę. Też w zapiskach historycznych jest taka tendencja, żeby pomniejszać rolę Jonasza. I mówi się, że nie odnotowano takiej sytuacji w historii, żeby Niniwa się tak nawróciła. Ale pamiętajmy, że Niniwa, Asyria, to jest bardzo długi okres czasu, ale jest jakiś wycinek, w którym żyją ludzie. I nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś w otoczeniu Pana Jezusa, a jest Ellen White napisała takie piękne słowa, że bardzo blisko Pana Jezusa Chrystusa, wtedy, gdy będzie koronowany, w Jego świcie będą ludzie, którzy w ostatniej chwili zostali szatanowi rwani z rąk. Będzie tam na pewno ten łotr z krzyża, ale nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zobaczyli, mówię, a wy skąd? A my z Niniwy. To będzie to zaskoczenie, prawda? A my z Niniwy. I onaż też się może zdziwi. Boże dzieło nigdy nie upada. I Jonasz tutaj właśnie, mamy do niego takie uprzedzenie, ale zwróćmy uwagę, że my też wartościujemy ludźmi. Jak przyjdzie do kaplicy jakaś osoba, która jest taka elegancka, robi wrażenie, to no, chętnie by mu się rączkę podało. A jakby przyszedł taki trochę brudny, szaty takie marne. W dresie. W dresie, nie za ładny. No to tak... Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mego, jak Jakub mówi. Więc każda osoba ma przed Bogiem wartość i powinniśmy patrzeć na nich. I ja staram się i próbuję to i nieraz sobie to wyrywam z umysłu. Patrz na ludzi, do których idziesz z misją, jako na tych, którzy będą kiedyś przy Jezusie Chrystusie bawieni, będą się cieszyć. Widziałem człowieka, który był tak zapijaczony, że wydawało się, że nie ma dla niego szansy. A później to jest ukochane dziecko Pana Boga. To jest piękne. Właśnie, to się bardzo podoba ta rozmowa. Po raz pierwszy widzimy ten rzeczywisty dialog, kiedy Pan Bóg tak czule przemawia. Nie daje mu po rękach, prawda? Znowu nawaliłeś, znowu zawiodłeś, ty mnie nie rozumiesz. Tylko wtedy, kiedy ten komfort zniknął, kiedy już nie ma tej roślinki. Jonaszu, żałujesz takiej roślinki? Zobacz, wczoraj jej nie było. Jeden dzień urosła, prawda? Zwiędła. I ty tak rozpaczasz, ty masz taki żal.
nie żałujesz tych setek tysięcy ludzi, tak jak tutaj Pat Julia wspomniał, niż tych zwierzątek, które tam były, być może właśnie kotki, pieski, być może też bydło, nie żal ci? Właśnie to jest niesamowite, jak my nieraz przekładamy wagę do rzeczy materialnych, prawda? I nam żal tego, i tamtego, ale często brakuje nam takiej miłości, takiego żalu z powodu ludzi, którzy na naszych oczach giną bez Chrystusa, giną bez znajomości Boga. Dla mnie to również jest też lekcja dla nas, żebyśmy naprawdę nie oceniali drugiego człowieka i jego szansy na zbawienie. Czasami oceniamy po wyglądzie, czasami oceniamy po zachowaniu, po tym, jak żyje dany człowiek. I my bardzo często chętnie ferujemy, decydujemy, kto zasługuje na zbawienie, a kto nie. I chętniej rozmawiamy z tymi i przynosimy Ewangelię do tych, którzy według nas mają szansę na zbawienie. Ale do tych beznadziejnych przypadków to może niekoniecznie, dokładnie tak jak Jonasz. I myślę, że to jest lekcja dla nas, żeby w ogóle absolutnie nie oceniać nikogo. I zarówno naszych współwierzących braci i sióstr, ale również osoby, które może nie wierzą teraz, wierzą w różne inne rzeczy. Po prostu jak Bóg nas powołuje, jak mamy okazję, jak Bóg stwarza na naszej drodze okazję, żeby się dzielić Ewangelią, żeby rozdać ulotkę, dać książkę, porozmawiać, pocieszyć kogoś, pomóc komuś, bo przecież Ewangelia to nie jest tylko mówienie o Bogu, to jest pokazywanie, że wierzymy w Boga naszym życiem. To jeżeli Bóg nam daje okazję, to jakby wyzerować wszelkie nasze uprzedzenia, wszelkie nasze ocenianie i głosić. I oddawać to osądzanie Bogu, bo do Boga tylko sąd należy. Sumując to wszystko, gdybyśmy mieli powiedzieć tak krótko, czego dzisiaj nauczyliśmy się z tej właśnie historii Jonasza? Dla mnie najważniejsze jest to, że nie trzeba być naprawdę doskonałym, żeby Bóg mógł mnie użyć do misji. Dziękuję. Dla mnie taka lekcja jest, że Bóg kocha ludzi wszystkich. Ja powinien tych ludzi kochać i coś robić dla ludzi. Bo to jest wtedy takie współdziałanie z Bogiem. Ja jestem wtedy tym narzędziem, z którego Bóg się cieszy. Ja myślę, że w sytuacji, gdy narasta w nas lęk i taka bariera do głoszenia Ewangelii, to powinniśmy pomyśleć, Boże, Ty jesteś specjalistą od sytuacji najtrudniejszych. Ty prowadzisz, ja idę za Tobą. Tak, dziękuję. Ja nauczyłem się dzisiaj jednej rzeczy, że tak naprawdę dla Pana Boga nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o misję, że te ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszych głowach. To my stawiamy Panu Bogu granice. U Pana Boga takich granic nie ma. No i nasza lekcja ma zawsze ten praktyczny wymiar. Ja nie będę nikogo z was wysyłał do Niniwy, ani nawet gdzieś tam może do Pekinu, prawda, bo to byłaby trudna misja. Coś znacznie prostszego, co może być też wyzwaniem dla naszych widzów. Mianowicie, 10 osób, które są osobami niewierzącymi, za które będziemy się w najbliższym czasie modlili. Ja myślę, że znamy w środowisku naszym, no jeśli nawet nie 10, niech to będzie, nie wiem, 7, 5 osób, które znamy z imienia. Wiem, że to są być może ateiści, więc ludzie nieosiągalni, tak, nieosiągalni według często takiego jonaszowego myślenia. I módlmy się i zobaczmy, co Bóg będzie działał, kiedy będziemy się modlili właśnie o te oporne osoby. To jest jedna rzecz, jedno wyzwanie. I takie wyzwanie dodatkowe. Możemy wziąć sobie, nie wiem, mapę świata, mapę Polski, znaleźć jedno miasto, które gdzieś jest w pobliżu nas, gdzie rzeczywiście być może nie ma jeszcze wierzących ludzi, biblijnie wierzących ludzi. Módlmy się za to miasto, za tych ludzi, by Pan Bóg posłał tam swoich misjonarzy. Ale moi drodzy, być może pomyślimy o jakimś takim mieście gdzieś odległym. Ja wspomniałem o tym Pekinie. Być może inne takie oporne miasta, być może tak samo oporne jak Niniwa. Módlmy się, by Pan Bóg posłał tam swoich misjonarzy, swoich ludzi. Zamknę to studium jeszcze raz tą wizją Boga z Księgi proroka Izajasza. I ten Boży głos dzisiaj dociera, sądzę, do nas, biorących udział w tym studium, czy też do naszych widzów. Kogo poślę
i kto tam pójdzie? Być może jakieś miasteczko bliskie, może odległe, może ludzie, o których myślimy, nie mamy odwagi pójść. Kto tam pójdzie, kogo ja poślę? Być może nasza odpowiedź dzisiaj będzie: Panie Boże, oto jestem, poślij mnie. Dziękuję Wam drodzy za udział, naszym widzom też za ich obecność, również taki duchowy udział w tym wspólnym studium. Zakończymy go wspólną modlitwą. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy Ciebie tak nazywać, że Ty nas przyjmujesz jako swoje dzieci, przecież krnąbrne, przecież często zawodzące. Dziękujemy Ci za to kolejne studium, które nam pokazuje, jaka jest Twoja wola, że Tobie żal jest każdego człowieka, każdego miasta, nawet najbardziej upadłego, grzesznego. Ty chciałbyś posłać jak najwięcej ludzi i tych, którzy by pomagali. Panie, użyj nas, użyj mnie jak najlepiej dla swojej chwały i dla niesienia pomocy tym, którzy są w potrzebie. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Ja zapraszam wszystkich naszych widzów na kolejne spotkanie z Pismem Świętym. Będziemy znowu mówili o misji, tym razem o motywacji do misji i o tym, jak się do niej przygotować. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia.